Wsiadałem do pociągu Kolei Mazowieckich, na którym było napisane, że Radlów. Nie zauważyłem żadnego znakowania. Kiedy wsiadłem do pociągu, pojawili się kontrolerzy. Poprosili o bilet, wręczyłem im kartę miejską, sprawdzili, zapytali się, czy mam bilet do Jaktorowa z Puszkowa. Powiedziałem, że nie, po czym oznajmili mi, że niestety ten pociąg zatrzymuje się dopiero w Jaktorowie i powinienem mieć dokupiony bilet. W związku z czym, ponieważ nie mogłem dokupić u kierownika pociągu biletu z relacji Pruszków-Jaktorów, musiałem zapłacić karę. Że parę pasażerów, tak jak pan, wsiadło do tego pociągu nie bardzo chcąc i ten pociąg w efekcie został, no, było kilka pomysłów rozważanych, ale stanęło na tym, że ten pociąg w tej chwili jeździ no, normalną linią dalekobieżną przez centralny. Po tej całej sprawie spółka obiecała zwrócić pieniądze pod warunkiem, że pasażerowie przyślą odwołania. Pan, wiem, takie odwołanie wysłał i jaki był tego skutek? No, po moim pierwszym odwołaniu Koleje Mazowieckie dostały mi pismo, że nie uwzględnią mojej reklamacji, ponieważ usługa została wykonana. Ponieważ usługa została wykonana, my nie mamy możliwości. Natomiast faktycznie, ponieważ ja mówiłem o tym, że te reklamacje będą wzięte pod uwagę, w mediach poszło w ten sposób, że zostaną pozytywnie rozpatrzone, to nie jest automat. Ale ponieważ obiecałem, więc te pieniądze zwracamy panu. Chce pan te pieniądze przekazać jakiejś fundacji? Tak, najpewniej przekażę pieniądze Stowarzyszenia Otwarte Drzwi, które znajduje się tutaj na Pradze.